3, 4. Dzisiaj otwieramy nową pracownię tomografii komputerowej. Sprzęt nowoczesny, sprzęt z dostawką kardiologiczną do diagnostyki schorzeń serca i z dostawką neurologiczną do diagnostyki obszarów niedokrwiennych mózgu. I to jest bardzo ważne również. Stół jest dla osób o dużą otyłością, ponad 240 kg, co nie wszystkie firmy są w stanie sprostać. My takich pacjentów mamy, co czasami przy tych stołach mniejszych byłoby uniemożliwienie badania. Stary aparat 10-letni nie spełnia naszych oczekiwań. No jak każdy sprzęt się starzeje, trzeba było kupić nowy. Środki z tego to 4,5 miliona złotych. Środki własne z tego 360 tysięcy Urząd Miejski przekazał nam jako dotację. Staramy się mieć udział w ważnych inwestycjach tutaj w szpitalu i nie tylko szpitalu, jak i w ogóle miejskich. I tak, jest to bardzo, bardzo radosne dla nas, że nowoczesny sprzęt z dużą techniką diagnostyczną i z dużą dokładnością diagnostyczną mógł się tutaj u nas pojawić i możemy z niego korzystać na co dzień, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo ważna inwestycja. Dla nas to jest wielka radość z kilku powodów. Przede wszystkim jesteśmy radiologami, diagnostami obrazowymi. Jest to dla nas bardzo istotne, że dzięki właśnie takim inwestycjom, takim narzędziom bardzo nowoczesnym, to, co będziemy robić, czyli będziemy diagnozować pacjenta obrazowo, będzie na najwyższym poziomie. To jest bardzo istotne. W tej chwili diagnostyka obrazowa jest szalenie istotnym elementem w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Ona skraca, doprowadza bardzo szybko do postawienia diagnozy. Bardzo szybko potrafia skontrolować, czy wdrożone leczenie jest dobrze. Niejednokrotnie pozwala od razu zdecydować, że pacjenta trzeba na przykład operować albo nie operować. Jest to szalenie istotne narzędzie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się, bo to nie tylko kwestia przetargu, remontu, ale też diagnostyki i przewozu pacjenta w okresie 2 miesięcy na ulicę Truchana i przede wszystkim pracownikom elektroradiologii, którzy tutaj pracują, konsultowali, pomagali nam w projekcie tego. No przecież oni tu na co dzień będą pracować, na co dzień i w nocy, więc to oni też są autorami tego projektu. Za wszystkim tym osobom dziękuję serdecznie.